Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wreszcie długo wyczekiwany Berserk. Full legendarny Berserk przebrany prawie w całości, prawie dlatego, że pamiętamy, oglądaliście chyba tamten odcinek, gdzie 29 ranów w legendarnym lochu niestety nie pozwoliło nam, żeby zdobyć legendarne buty, więc buty mamy jeszcze z poprzedniego legendarnego lochu, wielkanocnego bodajże. W każdym razie, no to jest takie 40 stat na minus, więc na tym levelu to aż tak dużej różnicy nie zrobi, w kolejnym legendarnym sobie będziemy musieli te buty po prostu zdobyć, ale cała reszta jest oczywiście legendarna, tutaj też pachołki powymieniane też mają jakieś tam legendarne itemki, także nie wygląda to wcale tak źle. Tak jak mówię, no dzisiaj lożki oczywiście na tym berserku, bardzo wielu z was czekało na tego berserka, zobaczymy, może tutaj się uda coś pozamykać, głównie tutaj zerkam na Esteros, dlatego że no tu już nam tylko dwóch zostało, może jakaś szkoła magii, chociaż nie jestem przekonany, no zobaczymy jak to pójdzie, jestem bardzo sam ciekaw. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie i przypiętym komentarzu. Wczorajszy odcinek poszedł super, nie mam pojęcia dlaczego, czy jest tylu fanów Paladyna, czy dlatego, że był Gimper w tytule, czy co, no nie mam totalnie pojęcia. W każdym razie wczorajszy odcinek w tym momencie chyba 19 godzin jest od wrzucenia, już podchodzi po 4000 wyświetleń, tam w ogóle było po 15 minutach chyba z 50 lajków, więc no wow, bardzo wam za to dziękuję. No i teraz fani Berserka nie możecie pokazać, że jesteście słabsi od fanów Paladyna i również tą łapeczkę w górę w tym momencie zjeżdżacie na dół, zostawiacie, będę oczywiście bardzo wdzięczny. No i tak jak mówię, no co z tym berserkiem, no takie mamy lochy odblokowane, więc no tak jak mówię, głównie tutaj na Esteros się będę czaił, żeby go zamknąć. 13 piętro też już jest 18 na 20, ale nie wiem czy nam się to uda. No tu mamy jeszcze po 4 przeciwników do zabicia, w sumie nawet 5, więc może to nie być wcale takie proste, no ale zobaczymy, tak jak mówię, jestem ciekaw, zobaczymy jak to wyjdzie. Na wstępie zakręcimy sobie kółkiem. Ja tu nie mam jakoś bardzo dużo bardzo dużo miejsca, więc ewentualnie będę te itemki sprzedawał. Tu mam coś za 2,5. Oczywiście jak nam będzie brakować miejsca, to poleci to tak jak mówię do sprzedaży. Dobra, jeszcze polecimy sobie w arenkę, żeby ją zrobić. No i w zasadzie chyba tyle. Aha, jeszcze wehikuł będę musiał odebrać i będziemy mogli bez zbędnego przedłużania przechodzić właśnie. Dobra, teraz już przesadziłem, w sensie już byłem 10 na 10 tam w arence i teraz mam jeszcze przygodomat, który musimy odebrać. No i dobra, i lecimy, zaczynamy. No nie wiem od czego, zaczniemy chyba od lewej strony, standardowo, wydaje mi się, że to będzie ok, tu mi się wszystko nagrywa, żeby nie zmarnować jakiegoś tam progresu. Esteros chyba zostawimy jakoś tam na końcówkę, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie Hemoridor, 16 na 20 nieumarła armia i zobaczmy jak tutaj z tą nieumarłą armią nam pójdzie. No wczoraj na Paladynie, kto jeszcze nie widział, nie będę tam spoilerował jakoś bardzo, no ale progresik był fajny. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, sprawdzamy czy wszystko jest zaczarowane, tak, i sprawdzamy czy wszystkie runki i wszystkie itemki są ulepszone razy 2. To jest bardzo istotne, ja tak jak mówiłem już wczoraj w odcinku, zmieniałem tutaj bardzo dużo itemów podczas legendarnego lochu, więc mogłem coś przeoczyć, mogłem czegoś nie zaczarować, jakieś runki nie zamienić albo coś takiego, więc lepiej to po prostu sprawdzić, żeby później nie żałować. Ale z tego co widzę, chyba wszystko jest git. Tu brońki mają po 60%, u nas też ma 60%, także wszystko jest jak najbardziej ok. Lecimy i klikamy. No zobaczymy, nieumarła armia, wojownik, więc na start można powiedzieć duży klocek. Pierwsza próba była tam bliska, teraz no już raczej takie dalsze można powiedzieć próby. Bardzo mocny, 1 600 000 000 HP, tak jak mówię, no wojownik, więc twardy. Także tutaj no naprawdę ciężko go będzie pokonać, tak myślę, to jest tak jak mówię 16 na 20 ten Hemoridor. No ale ciężki przeciwnik na sam start nam się trafił, więc nie obiecuję, że damy tu radę, ale oczywiście poklikamy go, dlatego że tak jak mówię, odstęp pomiędzy klikaniem lochów był mniej więcej taki sam jak na Paladynie, na tym berserku, więc no dużo statystyk nam wpadło. Aha, jeszcze jedna rzecz, prawie 8 miliardów golda, które należałoby wrzucić tutaj do... poczekajcie, tu jest 27 tysięcy, czyli teraz ja lecę do 30 tysięcy siłę i potem będę HP do 10 tysięcy. Dobra, czyli wszystko wrzucamy w siłę tak naprawdę. No wiecie, no to jest jednak no prawie 800 statystyk, nie? Prawie 800 podstaw, więc lepiej je wrzucić niż tutaj kitrać do 10 miliardów, skoro i tak te lochy robimy, bo może nuż się uda, że właśnie te statystyki nam pomogą, żeby tutaj sobie no wbić jakiś tam level, pokonać jakiegoś przeciwnika, nie? W ogóle jeżeli jest wykorzystany, to będziemy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby sobie zdobyć 90 tysięcy siły i chyba to zrobimy, chyba na pewno nawet, więc git, no jeszcze 10 tysięcy zaledwie siły nam będzie brakować, no i nareszcie będziemy mogli tutaj na tym berserku mieć już 100 tysięcy siły, także no bardzo te statystyki będą fajnie wyglądać. Okej, jeszcze tu nam został miliard, więc też go od razu wykorzystamy.
Troszeczkę tak chaotyczny początek mam wrażenie, ale chcę tutaj na pewno wszystko zrobić. Aha, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o tego berserka, kopalnia nam stanęła na 60 poziomie i teraz sobie kopę gemiki, dlatego że skarby stelażu ulepszam do 45, żeby móc tutaj sobie w tym skarbcu odkładać ewentualnie epiki, ewentualnie właśnie jakieś itemki do wiedźmy, żeby mieć tego miejsca więcej, a z tego co wiem, kopalnia między poziomem 60 a 100 wcale jakoś bardzo dużej różnicy w gemach nie daje, dlatego też postanowiłem, żeby tą kopalnię sobie po prostu zostawić na tym 60, wymienić gemy, już tutaj jak widzicie kopę, jak nam poleci jakiś duży pomarańczowy to spoko, jak nie to poczekamy na event twierdzy i wtedy pokopiemy, bo będą leciały same duże, wtedy sobie te gemiki wymienię na najnowsze mniej więcej, no i później już będziemy wiadomo, może wymieniać co 10 poziomów, może co 15, zobaczymy jaka ta różnica jest, ale faktycznie z tego co słyszałem nie jest jakaś tam bardzo duża, dlatego też postanowiłem, że tak właśnie ludzie mówią, żeby tak na 50, 60 ewentualnie zraszować i później już przystopować, bo już tak wcale dużej różnicy w tych gemach to nie robi. Dobra, wszystko mamy zrobione, wracamy do tej nieumarłej armii, no i zobaczmy, 90 tysięcy siły na tym berserku, 56 tysięcy HP, no staty są potężne, 468 level, zaledwie początek, więc niedawno go wbiliśmy, no i jeszcze nam brakuje tylko i wyłącznie 32 poziomy, żeby na tym berserku wbić poziom 500, to będzie mój w ogóle pierwszy 500 poziom, nigdy w Shake się bodajże nie wbiłem 500, zazwyczaj tam, no chyba moje takie maksy to były, nie wiem czy nawet 400, może 400 wbiłem na jakiejś postaci kiedyś, ale tak przeważnie 300-350 zazwyczaj kończyłem, no a tutaj jak widzicie gramy, no i ten 500, jesteśmy na dobrej drodze do niego, no nie? Także okej, zobaczymy jak długo nam to zajmie. Nie wiem czy w tym roku nam się uda to zrobić, szczerze wątpię. W sensie no jest ten kalendarz 120 dni, więc dostajemy ten level za darmo, ale mimo wszystko idąc tutaj na golda, no tutaj tego expa zawki naprawdę są strasznie małe ilości, więc wydaje mi się, że może nawet jeszcze nie w tym roku, tylko jakoś w następnym, no ale to wiadomo, wyjdzie w praniu powiedzmy, gram tutaj regularnie, zobaczymy, wszelakie daty mamy napisane tam w opisie, które potrzebuję, więc tak to wygląda. Dobra, no wygląda, że nieumarła armia niestety nie jest do zrobienia, niestety pierwszy, o tam 172 miliony, znaczy nie jest, no wiadomo, to jest berserk, więc może i by nawet była, z tym, że problem jest taki, że my tutaj, no nie chcemy na nią, nie wiadomo ile grzybów wydawać, to pierwsza sprawa, bo mamy inne lochy ciekawsze do zrobienia, no a tutaj ten klocek no jest naprawdę potężny, liczyłem, że zrobimy go, szczerze myślałem, że się uda, dlatego że no tak jak mówię, tutaj berserkiem jednak dawno nic nie klikałem, ale okej, powiedzmy, że jeszcze 50 grzybów, w sensie do 2750, 250 ponad i tak już na niego wydaliśmy, jeżeli się nie uda to spoko i może jeszcze na koniec do niego wrócimy, zobaczymy jak tam będziemy z grzybami stali i tak dalej, ale może jeszcze na sam koniec tutaj wpadniemy i zobaczymy, a nuż się coś tam uda, no jakbyśmy wbijali dzisiaj 470 poziom z samych lochów, to by było fajnie, nie? To by było bardzo fajnie, no ale to by musiało osiągnąć naprawdę tych lochów sporo. Dobra, lecimy dalej, czyli tak, Hemoridor na razie wygląda, że nie jest do zrobienia. Jak my tu w ogóle na poczcie stoimy? Ostatnie lochy jakieś, to jest 13 maj, czyli my czyżbyśmy już tu 2 miesiące w ogóle lochów nie klikali? Na to wygląda, że tak, dobra, i mamy IPR, z którym się męczyliśmy, no już naprawdę... O, i padł. Kurde, i nam padł ten IPR i się nie zapisał, bo się zbugowało. No nie, no dlaczego tak źle? Myślałem, że się zapisze, że sobie obejrzymy, bo z tym IPR już się chyba z 2 odcinki z tego, co kojarzę, męczyliśmy. Poczekajcie, zobaczmy, jak to tu wygląda. No ale już nam się na pewno zapisze Mandzio, z którym przegraliśmy. Niestety IPR sobie dokładnie nie obejrzymy. Okej, ale padł, grunt, że padł. Lecimy dalej. Mamy teraz Mandzia. I Mandzio to jest kto? Mandzio to jest jakiś berserk? Nie, Mandzio to jest chyba paladyn. No, dokładnie, to jest paladyn, bo ten pierwszy cios taki mocny, tutaj cyk, no i ten Mandzio, no kurde, czy by był do zrobienia, no miliard HP, więc dużo, ale jakbyśmy tutaj na niego się jakoś, chociaż no my tym berserkiem nie jesteśmy wcale jacyś mocni na paladynów, o kurde, zobaczcie co się dzieje. No i nas zabił na hita, kurczę, no ale to była, to jakby to siadło, że akurat obejrzeliśmy tą próbę, ale dobra, no jakby nam siadła taka próba, gdzie się faktycznie rozpędzimy, jeszcze Kunegunda by troszkę więcej zrobiła unikami, to może i by nawet była szansa, żeby go ubić, chociaż no paladyn jest ciężki, nie? Zobaczcie ile on ma 412 tysięcy siły, więc on no, uderzył nas zwykłym ciosem za ponad miliard, także no tutaj zdecydowanie albo nasza seria, albo jakieś uniki Kunegundy, no bo walczyć z nim ramię w ramię powiedzmy, cios za cios, no to nie mamy szans totalnie, ale popróbujemy, no Mandzio jest ciężki,
w tym lochu jest po prostu silny jako ten paladyn, no ale może by się coś udało. Tam jakby te pierwsze ciosy nie były takie słabe, bo one były z niskiego rozrzutu i nie były krytami, więc no można powiedzieć, że były tragiczne. Jeżeli by nam siadły tam kryty od startu tym berkiem, to może i nawet by się go udało pokonać, no ale to jest właśnie magia berka. Zobaczcie, tutaj większość prób to jest no nawet ćwiartkę HP mu dosłownie zbijamy, a tutaj nagle może być coś takiego, że zrobimy te 15 ciosów rzędu krytycznych, no i uda się go pokonać. Ale wygląda na to, że również tutaj on chyba nie siądzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia. 350 tysięcy, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. 800 tysięcy, 600 tysięcy, także no ten Mandzio... Sorki, musiałem zrobić cięcie, bo miałem telefon i musiałem odebrać, ale mniejsza z tym, no widzimy, że Mandzio niestety chyba na mnie nie padnie, nie? Czyli dwa lochy, a my dopiero jednego przeciwnika pokonaliśmy. No jeżeli chodzi o tą drogę do 470 poziomu, to nie jest ona wcale jakaś taka prosta, biorąc pod uwagę, że za dużo nam tu lochów nie pada, no ale nie rezygnuję jeszcze. Jeszcze troszkę tych lochów mimo wszystko mamy, więc wydaje mi się, że no może i wbijemy. No musielibyśmy 10 lochów pokonać, pokonaliśmy na razie jeden, czyli nam zostaje jeszcze 9 do pokonania. Tylko no mówię, no ten berserk jest dosłownie nieobliczalny, do 2500 tutaj. No i siedzi, zobaczcie, Mandzio pokonany, kurde, wydawało się, jakby w ogóle nie dało rady go pokonać, a tutaj jednak siadło. Okej, zapisujemy go, to jest pierwszy loszek, który dzisiaj zapiszemy. A i tu mam w ogóle dla was ciekawą sprawę zapisaną, 27 czerwca, czyli nie tak daleko, berserk, który ma tak potężne statystyki. Tutaj jak widzimy dwa ciosy uniknięte, tutaj to jest misja, to jest zwykła misja, skarczmy, zobaczmy, no tutaj się rozpędzamy, ale niestety morderczy zając jest tak morderczy, że unika wszystkie te nasze ciosy. I właśnie 27 czerwca, nawet nie wiem czy to nie był jakiś event albo coś takiego, no i tutaj potwornie morderczy zając niestety pokonał nas. Jak widzicie, misja zadania, specjalnie to dla was zapisałem, bo jak widzicie nie wystarczyły takie statystyki, no wtedy były słabsze, zresztą widzicie jakie mieliśmy statystyki, tutaj cyk, 80 prawie 4000 siły, 50 prawie 5000 HP, no i niestety zając nas wykończył w zwykłym zadaniu. Także no ten berserk, no jest losowy, nie? Jest losowy, nieraz tutaj zrobimy nie wiadomo co, a nieraz mimo wszystko jednak przegramy, no ale co zrobić. Dobra, tu mamy jakiś nawisiorek na zręczność, ale nam za wiele nie daje, więc też zmieniamy jego wygląd i od razu rozmontowujemy, no bo nie mamy miejsca nawet w ekwipunku. No i okej, lecimy dalej. Czyli tak, ten pokonany. Oj, teraz mamy Boruciaka, czyli zobaczcie, Boruciak jest razem z tutaj Mandziem, jeden po drugim. Poczekajcie, w sumie to jestem. No dobra, nie, zostawimy to na koniec. Jak ktoś chce zobaczyć, jak ta walka wygląda, ja sam jestem bardzo ciekawy, no to zostawimy to na koniec. I kogo my teraz mamy? Czy my teraz mamy wojownika? Chyba wojownik, z tego co widzę, no, albo berserk jakiś, tylko on wszystkich na hita tutaj ściąga, z tego co widzę. No niefortunnie to wygląda. Liczyłem na jakiegoś maga. O wow. Ej, ale oro tu jest zrobione. No Hemoridor nie oddał, ale karuzela z idolami zdecydowanie oddaje. Dobra, kolejny pokonany, nieważne. Mamy teraz Fifko. Fifko to jest kto? Nie mam pojęcia, bo tutaj na siłę to może być berserk, może być jakiś paladyn, może być wojownik, ciężko określić, no ale to na pewno nie jest paladyn. Chyba znowu jakiś wojownik, albo może berserk, no 329. No wszystkich znowu na hita ubija, tak samo jak zresztą Naruciak. Ale mimo wszystko, zobaczcie, no Fifko, w ogóle z Fifko gramy teraz na W50 swoją drogą, jest u nas w gildii, ale mniejsza z tym. Rozchodzi mi się tutaj o to, że może będzie taka sama sytuacja jak właśnie z Naruciakiem, tylko że no zobaczymy czy się uda, poklikamy go tu trochę, tak jak mówię, no on nas wszystkich na hita zabija, więc standardowo, uniki od Kunegundy i nasza duża seria ciosów, żeby go tu pokonać. Nie ma wcale jakoś bardzo dużo HP, Naruciak miał więcej, bo chyba ponad miliard, on ma zaledwie 800 milionów plus, więc nie jest tam jakiś bardzo mocny, no ale mimo wszystko, tak jak mówię, no zabija nas tu na hita, więc jednak nie jest to wcale takie proste, żeby go ubić. Karuzelę z idolami warto klikać, dlatego że jak już wczoraj w odcinku wspominałem, daje nam ona regularnie tutaj naklejki do naszego klasera. To jest jedyna rzecz, jaka na wysokim levelu jest potrzebna do klasera. Jak możecie sami zauważyć, wejdziemy sobie w potwory, wejdziemy gdzieś tutaj na koniec, tam nam brakowało czegoś. No dokładnie, zobaczcie, Mandzio nam wpadł, IPR nam wpadł, Boruciak wpadł, no i tutaj jeszcze 4, 6, dokładnie 6 naklejek nam brakuje i będziemy mieli 100% klasera, więc to też fajna sprawa. Tu w ogóle znowu nam rzecz z gabinetu magii, więc od razu mogę zmienić wygląd i rozmontować. No i lecimy.
lecimy dalej. No i czy ten fifko jest do zrobienia? Powiedzmy 80 grzybów jeszcze na niego. Szkoda, bo pokonaliśmy aż 3 i teraz żaden mag nam się nie trafił. Kolejny, czyli 4, ewentualnie jakbyśmy go pokonali, to również nie jest mag. Szkoda, szkoda, bo to był darmowy exp dla nas. No ale okej, tak jak mówię, jeszcze z 50 grzybków na niego do 2300 nie uda się, to lecimy dalej. No cały czas mam chrapkę na ten hemoridor, nie ukrywam, bo jak tutaj w tej karuzeli zrobiliśmy aż 3, to jednak wydaje mi się, że i w tym hemoridorze powinniśmy przynajmniej tego jednego, ewentualnie dwóch pokonać. No ale tamten wojownik, no to jest bardzo mocny klocek, to tam nawet w strefie światła się na nim blokujemy, ale okej, no i czy fifko jest do zrobienia? No chyba niestety nie jest, chociaż no na rusiak padniełem po 2-3 grzybach, więc to było dość proste, ale dobra, fifko nie chce upaść i mamy teraz kolejnego przeciwnika, Górę Olimp, Cyklop Polifem. Cyklop, który chyba padnie. Wydaje mi się, że padnie. Zobaczcie, on ma tutaj prawie 9 miliardów HP. Ale wydaje mi się, że on jest do zrobienia, dlatego że no nie jest wcale taki mocny, nie? Że my tutaj jednak bardzo jesteśmy łatwo w stanie mu zbić to HP. Także ewentualnie jakieś uniki, jakaś mocniejsza seria i dokładnie. Udało się pokonać znowu itemek z gabinetu magii. Nawet nie musimy zmieniać wyglądu, tylko od razu możemy sobie rozmontować ten itemek na wszystkie cechy. Cyk. No i dobra, również go zostawimy, jak chcecie zobaczyć, jak zbijamy mu 9 miliardów HP, no to zapraszam na koniec odcinka. No i dobra, teraz mamy Cerbera. Cerber to jest zwiadowca, no i ten Cerber chyba kolejny bloczek. Wydaje mi się, że kolejny bloczek, wydaje mi się, że znowu nie ma niestety opcji na pokonanie go, dlatego że no zobaczcie, my tu mu ciężko w ogóle, żeby do połowy zbić, a co dopiero jakoś bardziej, więc no raczej będę musiał niestety odpuścić. No to jest Góra Olimp, to jest najmocniejszy lok w mroku, tutaj nawet na 580 levelach na nim jeszcze stoją, więc chyba jeszcze nikt w ogóle nie zamknął Góry Olimp. Każdy tam stoi na 9, 10 przeciwniku, więc no ciężki bardzo loch, także nie ma co tutaj się z nim śpieszyć. Lecimy dalej, mamy Infernusy, irracjonalne, irytujące Infernusy, wojownik co prawda, nie taki mocny jak ten w Hemoridorze, ale równie mocny, nie? W sensie również mocny, nie równie, bo troszeczkę słabszy od tamtego. Ale wydaje mi się, że może po tym przebraniu i po tym zyskaniu ogromu statystyk będzie szansa jednak na ubicie go. Tutaj jest szkoła magii. Kogo my mamy w szkole magii? Na pewno chyba ostatni to jest mag, więc no to dosłownie kwestia paru grzybów. Dobra, udało się. Mamy 469 level. Super. I znowu itemek z gabinetu magii. No to jest dla nas bardzo duży plus, dlatego że zmiana wyglądu. Tutaj cyk. No i lecimy cyk. Okej. Dlatego że no wiecie, z magiem mamy bardzo łatwo jako ten berserk. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy maga, więc ubijamy, także super, od razu sobie zapiszemy, żeby tutaj nie zgubić, a to w ogóle poczekajcie, te zadania jak już wam pokazałem, to mogę odznaczyć i generalnie tu poodznaczam, żeby nam się już nie mieszały później, cyk, 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 i okej, teraz mamy maga, więc ją pokonamy no dosłownie po jednym grzybie, dokładnie, też od razu zapisujemy, pyk, i kogo my teraz mamy? 18 to też jest mag, dobra, więc też go pokonamy bez większych problemów. To jest Lucjusz, czysto krwi. Dokładnie, i teraz mamy zwiadowcę, to jest ten wąż, z którym są często problemy, również właśnie w strefie światła, czyli tego zapisujemy, i ostatni to jest mag, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby zamknąć strefę światła. W ogóle sorry, że się tak świecę na kamerce, aczkolwiek no jest znowu bardzo gorąco, kolejny dzień, w którym jest gorąco, więc no niestety ja tutaj siedzę i nagrywam. Ale no to już nic wam na to nie poradzę. Dobra, lecimy dalej. Takie życie grubasa, że jak jest gorąco, to nawet jak siedzisz, to się pocisz, kappa. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy te itemki, no ale to tak samo jak wczoraj na Paladynie. Ja bym jednak posprzedał te itemy zwykłe za 2,5 i sobie to zostawił na jutro do rozmontowania, dlatego że no jednak ten kryształ mi się bardziej przyda, aniżeli coś innego. I okej, teraz mamy to przyjemniaczą tęczniątko. To jest zwiadowca, więc w teorii niby nie powinniśmy się na nim zablokować. Niby, no to jest zwiadowca, który ma 1,5 miliarda HP, więc bardzo dużo, no i tutaj wiadomo, no on może, możemy zaatakować 15 razy z rzędu, a on może 15 razy z rzędu zrobić unik, więc wyjdziemy na 0, ale kurde, no poklikam go tu, bo jeżeli jego pokonamy, to jest jedyna blokada, jeżeli jego pokonamy, to później już będziemy mieli maga, tak jak mówię, ostatniego Voldemorta, i tą szkołę magii w strefie mroku zamkniemy, więc no zależy mi, nie, żeby go pokonać, a tak jak mówię, to jest berserk, on jest nieobliczalny, więc jednak mimo wszystko my tutaj chyba
Chyba no będziemy chcieli nawet dużo na to przyjemniaczą ten czcionko wydać, żeby faktycznie się udało. No były jakieś próby bliższe, gdzie mu tam zostawało po 400 milionów HP, po 300 milionów, tam 500 teraz było, no ale jednak większość kończy się na tym, że zabieramy mu dosłownie ćwiartkę, zostaje mu prawie całe to HP. No ale okej, okay, ile my, wiecie co, może ja do niego wrócę. Do niego wrócę na 100%, ale może jak wbijemy level. Zawsze to ten jeden level do przodu, a chyba wbijemy, takie mam wrażenie. No halo, co tu się dzieje? Czemu nie mogę wejść blochy? Coś tu się zbugowało znowu. Dobra, coś nam tutaj zacięło, kurde, wywaliło mi całkiem grę. Okej, lecimy dalej. Czyli tak jak mówiłem, tego sobie odpuścimy. Jeszcze dobijemy tutaj jeden level. Wydaje mi się, że nie będzie to wcale takie proste. No zostaje nam trzech do ubicia w lochu, trzy lochy po prostu do ubicia i wbijemy ten 470, ale na pewno do niego na koniec wrócimy, bo tak jak mówię, no będę się chciał tutaj skupić, żeby go ubić. I mamy Lokiego. Loki, pisaliście mi pod wczorajszym odcinkiem, bo taki mały spoiler wczorajszego odcinka, również na Paladynie się zablokowaliśmy na Lokim, że Loki to jest jeden z najmocniejszych przeciwników właśnie tutaj w nordyckich bogach, więc no powiem wam szczerze, że nie wiedziałem o tym, myślałem, że tam jakoś łatwiej to pójdzie. To jest w ogóle zabójca, jeżeli kogoś by to ciekawiło. Także no ten Loki no jest ciężki, nie? Jest ciężki do pokonania i nie wiem, czy nawet tutaj na berserku się uda. Sami widzicie, że mu zbijamy no przeważnie do połowy, jak już no, przeważnie to mu zabieramy ćwiartkę HP, ale jak jest jakaś lepsza próba, to do połowy. Także no on jest ciężki do ubicia, bardzo mocny przeciwnik i chyba jednak nie będzie szansy tutaj na ubicie go, więc nie wiem, czy po prostu sobie nie dać spokoju i się bardziej skupić i na tym Esterosie, i na tej szkole magii, żeby to zamknąć. No tam jakaś fajnie, o, tam było 60 milionów HP, no to musiała już jakaś bardzo, bardzo fajna próba siąść. No i okej, okay, klikamy dalej, lecimy, zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie z tym Lokim. 300 milionów HP, 600, 750, no raczej ciężko go ubić, to jest 6 na 10, więc tutaj no naprawdę w tych nordyckich bogach nam zostaje jeszcze dużo przeciwników do pokonania, no ale widzicie, że z tym Lokim wcale to nie jest takie proste do zrobienia, więc dobra, chyba odpuszczę, powiedzmy, że jeszcze te 50 grzybów, a nuż się jakaś próba trafi. Zazwyczaj jak mówię, że jeszcze poklikamy ileś tam grzybów, to się udaje zrobić, już tak wczoraj miałem, dzisiaj zresztą też, no ale tutaj tak jak mówię, no z nim są duże problemy. Teraz 66 milionów HP, no to nie jest do zrobienia. No 66 milionów HP to jest dosłownie jeden krytyk z naszej strony, biorąc pod uwagę, ile my tu mamy siły, jaki rozrzut broni go byśmy pokonali, no ale mówię, no on tutaj tych uników też dużo ładuje i chyba nie ma co na niego tyle wydać, biorąc pod uwagę, że mamy tą szkołę jeszcze do kliknięcia. Lecimy dalej. Esteros czy 13 piętro? Może najpierw 13 piętro, bo chyba 13 piętra jeszcze nie zrobimy całego w 100%. Chociaż no tutaj jak pokonamy tego, potem jest jakiś wojownik, którego też może i byśmy pokonali, i na sam koniec jest mag, którego na pewno pokonamy, więc może i by się udało, tylko zobaczcie, no to wszystko idzie bardzo topornie, no tak jak no karuzela z idolami nam poszła łatwo, szkoła magii nam poszła łatwo, bo było dwóch magów, no to wiadomo, dobra, pokonany, okej, okay, udało się. Tak tutaj inne te lochy, no bardzo dużo musimy na nich wydać, żeby się udawało to pokonywać, tu od razu zapiszemy, żeby zobaczyć jak to wyszło później. No i mamy artystę znanego jako Andres i to jest zwiadowca. Ja myślałem, że 19 to jest wojownik, a tu się okazuje, że to jest zwiadowca. Okej, więc jest duża szansa, żeby faktycznie tego Andresa pokonać. No to już kwestia tego, żeby on uników jakoś dużo nie zrobił. My się tu musimy jakoś rozpędzić. On nie ma dużo HP, to jest plus tego 13 piętra dokładnie, że nie ma dużo HP i zobaczcie, no tu jakieś, no będziemy to wszystko oglądać. Jestem tak ciekawy, jak ten Bersek te lochy trzaska, ile tutaj hitów poszło i tak dalej. No i na koniec mamy maga, dosłownie kilka grzybów i dokładniej. Mamy 470 level, udało nam się wbić i dzięki temu no będzie nam na pewno łatwiej tam z tym Esterosem i tak dalej. I przy okazji zamknęliśmy, to w ogóle dużo tych epików nam poleciało, zamknęliśmy sobie tutaj 13 piętro w strefie mroku. Nie ma chyba osiągnięcia, żeby to zrobić, tak mi się wydaje. No mamy Hades, mamy tutaj, żeby odblokować wszystkie miejsca, mamy nordyckich bogów. No i co jeszcze? Chyba nie ma. Ukończ mroczny Hemoridor, uświęconą tradycją szkołę magii jest. No ale chyba Esteros jeszcze też jest, dokładnie, ukończ Esteros, no ale niestety 13 piętra nie ma, no szkoda, zawsze to parę statystyk by wleciało, no ale trudno, okej, czyli mamy kolejny loszek zamknięty, zobaczcie, no już zwęża nam się, bardzo nam się zwęża
pula lochów, które możemy klikać i lecimy na sam koniec Esteros. Lecimy Esteros, tak jak mówię, tutaj jest wojownik, jeżeli tego wojownika klikniemy, to później jest zwiadowca, którego również powinniśmy bez większych problemów kliknąć i Esteros również będzie zamknięty i później się skupimy na tej szkole magii, żeby ją również zamknąć, no i progres myślę, że będzie wymarzony, myślę, że będzie dosłownie bajkowy. Sorry za te dwa cięcia w ogóle, ale kurde, najpierw mi zadzwonił telefon, taki, który musiałem odebrać, więc no zrobiłem cięcie i teraz niestety coś mi grę całkiem wywaliło, tak jakby serwer zresetowało czy coś, ale patrzyłem na czat i nie było resetu serwera, więc nie wiem co się wydarzyło, no ale mniejsza z tym, w każdym razie teraz tego obrońcę sobie spróbujemy kliknąć. 800 milionów 760. No nie wygląda on jakby miał paść, w sensie no próby zazwyczaj są dalekie od sukcesu, powiedzmy. Tam było 135 milionów, jedna próba fajna. No ale kurde, no tyle ile my statystyk tu zyskaliśmy, a to jest Esteros, to jest jeszcze loch, można powiedzieć, na starej takiej mechanice, więc on raczej jako jeden z pierwszych w tym roku late game'owych dokładnie powinien nam padać. No i siedzi kolejny, super. Od razu tu bierzemy, a zapisałem tego, Marwa zapisałem, dobra, jest git, no i lecimy dalej, mamy niepalną, niepalna to jest zwiadowca, no i zobaczmy, czy tego zwiadowcę jesteśmy w stanie kliknąć. 550 milionów HP tutaj, no i pokonane, osiągnięcie odblokowane, mamy to, dwa lożki już w strefie mroku zamknięte, więc no wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, zobaczcie, raz, dwa, trzy, a nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 lochów, czyli to wszystko nam daje razy 330, w sensie no 3 miliardy 300 milionów expa, o ile tutaj dobrze liczę, i niedługo znowu nie będziemy mieć miejsca w ekwipunku, no ale dobra, lecimy dalej, osiągnięcie odblokowane, 79 mamy tych osiągnięć, czego mi tu w ogóle jeszcze brakuje, na turysty nie robiłem, nie chce mi się tego robić na żadnym koncie, tak szczerze, osiągnij poziom 500, tu mamy w ogóle wszystkie budynki do 15, poziomu, wszystkie budynki do najwyższego, no to jeszcze troszkę nam zajmie, zdobyć 49 poprzednich osiągnięć, a tutaj z takich co możemy zrobić, no to szkoła magii, hemoridor, kopalnie klejnotów i złota do 50 poziomu już wcale nam niedużo brakuje, nordyckich bogów, no to jeszcze sporo, górę olimp jeszcze sporo, no i ten skarbiec musimy na 45 ulepszyć, dobra, czyli tak, czyli chyba już tu nie wracam do tego hemoridoru, damy sobie z tym spokój, bo i tak już zrobiliśmy bardzo dużo, teraz chcę tutaj przeklikać to przyjemniaczą ten czniątko i za co za tym idzie ukończyć całą szkołę magii właśnie w strefie mroku. Czy nam się to uda? Zobaczymy. No już wydaliśmy około 1500 grzybów na te lochy, no ale patrząc na to, jaki można powiedzieć zrobiliśmy progres, no to było warto, ale teraz no skupiamy się tutaj na tym zwiadowcy. No on jest mocny, tak jak mówię, on jest blokiem w strefie światła, on jest również blokiem w strefie mroku, natomiast wydaje mi się, że jest do kliknięcia, bo to jest zwiadowca, więc on nie ma jakoś tam bardzo dużo pancerza, on tutaj jest bardzo podatny na te nasze hity potężne, z tym, że no tego HP ma bardzo dużo, więc co za tym idzie, no nie będzie to wcale takie proste, ale myślę, że nawet z 500 grzybów na niego wydamy, do 1000 grzybów, 500 lecimy, uda się to się uda, nie uda się to szkoda, to na następnym odcinku sobie wrócimy do tego, grunt, że już dwa lochy zamknięte, nie? Ja i tak myślałem, że tylko Esteros nam się uda zamknąć, zapomniałem, że w tej szkole magii dwóch z rzędu to będą magowie, no i teraz właśnie jakby ten zwiad nam padł, to jest nasza jedyna blokada, to jest chore, powiem wam, to jest chore, dlatego, że takim wojownikiem, takim nie wiem, Ladynem albo czymś takim, no to na tych magach się stoi i stoi w tej strefie mroku, bo nie dość, że oni nas zabijają prawie na hita, to jeszcze mają dość dużo HP, no a tutaj taki berserk wszystkich tych magów sobie po prostu robi tago, pyk pyk, nawet jako free to play możesz wydać, nie wiem, 5 grzybów na takiego przeciwnika właśnie w strefie mroku maga, no i on również ci padnie, więc no w sensie nie polecam wydać jako free to play grzybów na lochy, to jakby oczywiste, ale no widzicie jak to wygląda, że ja tutaj na magów to potrzebuję wydać z 5 grzybów i to pada. Więc to jest dla mnie no dziwna klasa postaci, bardzo dziwna, biorąc pod uwagę jak tutaj ten late game na niej wygląda. Ale dobra, no póki co zwiadowca. No kurczę, chciałbym, żeby się udało, bardzo bym chciał, żeby się udało, nie będę tutaj was okłamywał, ale no zobaczymy, tak jak mówię, no 500 grzybów mogę na niego wydać, zostanie nam tam 1000 na jakieś codzienne czynności i tak w sumie więcej niż planowałem, no ale jak jest szansa na zamknięcie kolejnego lochu, no to ja jestem jak najbardziej za. No i tak naprawdę co, zostanie nam hemoridor, ewentualnie ta karuzela z idolami, no i później jacyś tam nordyccy bogowie i ta góra Olimp, no i z nimi to już
już nawet na Berserku się będziemy męczyć bardzo długo, więc już tutaj powoli na tym Berserku w ogóle się skończy cokolwiek do roboty, oprócz klikania awki, bo jednak z tymi lochami no będzie problem, tak? To sobie wracamy po 2 miesiącach i robimy progresik, jak widzicie, no bardzo fajny, nie? Nie oszukujmy się, bardzo fajny, a to niedługo się niestety skończy, ale mam nadzieję, że no jeszcze kilka odcinków z tego Berserka, myślę, że takich fajniejszych nagramy, głównie dzięki karuzeli z idolami, głównie dzięki Hemoridorowi, ewentualnie ta szkoła magii, jeżeli nam nie padnie. No ale to tak jak mówię, zobaczymy. Teraz były 2 próby takie bliższe. W ogóle ktoś wczoraj w komentarzach zauważył, że jak odblokowujemy nowego przeciwnika w lochu, to pierwsza próba z nim jest bardzo, bardzo taka, można powiedzieć, bliska, nie? Faktycznie coś w tym jest. Wydaje mi się, że faktycznie tak to wygląda, że mimo wszystko odblokowujemy nowego przeciwnika, klikamy go raz, o kurde, jest szansa, bo mało HP zostało, no i potem klikamy 200 grzybów, 300, a tu się okazuje, że same próby, gdzie mu dosłownie ćwiartkę HP zbijamy, może coś w tym faktycznie być, no ale nie wiem, dobra. 150 grzybków jeszcze na niego, no zbijamy mu co chwilę do tych 400 milionów 300, ale to w dalszym ciągu jest bardzo dużo HP. Już tutaj w ogóle głos tracę. Tak jak mówię, no to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo dużo HP i no będzie ciężko, żeby go tu ubić, jak sami widzicie. To jednak nie jest takie proste jak niepalna, która nam padła dosłownie w chwilę. Tutaj jednak mimo wszystko... A, my zapisaliśmy w ogóle tą niepalną? Jest niepalna, dobra, zapisana, okej, okay, nieważne. Więc no tutaj z tym przyjemniaczą, tęczniątkiem nie będzie to wcale takie proste. No ale kusi to klikanie, bo to jest Berserk, nie? On tutaj może nagle zrobić 15 hitów z rzędu, on może w ogóle nie unikać, no i tak. Taka próba by nam na pewno siadła, tam 200 milionów zostało, jak sami widzicie, no kusi, ale jeżeli się nie uda, no to trudno, to nie ma problemu. Teraz tak, tak jak mówię, no jeszcze do tego 1000 grzybów poklikamy, a jeżeli nie, no to poczekamy znowu z miesiąc, dwa i sobie tą szkołę magii zamkniemy. No 470 level wbiłem, to był taki mój mini cel, powiedzmy, żeby do kolejnego okrągłego levela dobić. To się udało zrobić, więc myślę, że i tak jesteście usatysfakcjonowani, biorąc pod uwagę, ile zrobiliśmy dzisiaj lochów, no bo bardzo dużo, nie? No chciałbym, żeby nam padło tak w ostatnie te 20 grzybów, to by było przyjemne, to by było coś, no ale wygląda na to, że chyba niestety nam się to nie uda. Może jakąś w sumie bliższą próbę, jakby się jeszcze trafiła, to byśmy sobie zapisali, żeby obejrzeć, jak to wygląda. Chociaż tutaj no 3 grzybki, 2, 1, no i dobra, 1000 grzybów zostaje, nie udało się niestety. No bardzo broni ten wąż niestety, bardzo broni tego Voldemorta, no bo wie, że Voldemort by spłynął dosłownie na 5 grzybków, bo to jest mag. Okej, więc tak to wygląda w tym momencie. Tu już mamy 15 na 20, 16 na 20, 19 na 20, 6 na 10, no i tutaj 3 na 10, więc lożki na tym Berserku zbliżają się powolutku ku końcowi. Okej, lecimy do poczty i teraz od początku. Jak to wyglądało? Barbar nie zrobił za wiele. Maguś tu pewnie kryta walnął dokładnie, ale spadł na hita. Kunegunda, zobaczmy, czy nam coś tu pomogła unikami? Okej, no trochę zbiła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, pokonany. Zobaczcie, jakie buły w ogóle tam po 150 milionów. No, kozak, nie? Kozak. Bardzo mi się... Mimo, że ten Berserk jest słaby w tym PvP, no to jednak jeżeli chodzi o klikanie lochów, no to jest coś pięknego. Dobra. Barbar tu nie zrobił za wiele. Maguś wygląda na to, że też nie. No i Kunegunda. O, wow, czyli my wydaliśmy na niego chyba, nie wiem, z 3 grzyby i nawet nie musieliśmy się rozpędzać, bo Kunegunda mu zbiła całe HP. Okej, tego się nie spodziewałem tak szczerze. Ile tam w ogóle musiało uników być, nawet nie będę... Chociaż możemy kawałeczek obejrzeć tej walki, zobaczymy, jak tu w ogóle leciało. No tu zobaczcie, hitek za 9 milionów, tu 50 milionów, 69, okej, no to jak takie kryty dostawał, to wcale tych uników nie musiało być tak dużo, ale mimo wszystko, no on tu jeszcze blokował, więc to jest na 100% wojownik, nie żaden berserk, no ale mimo wszystko zobaczcie, ile tu tych uników musiało być, 163 miliony hit, 176, więc też dużo, no tak to wyglądało, nie, więc okej, no bardzo, bardzo fajna walka, 204 miliony, no i na koniec 188, dobra, no Kunegunda zrobiła robotę, no i teraz zobaczmy, ten zabrał mu sporo w sumie. Tu to nawet Maguś mu zrobił, z tego co widzę, dużo, no bo zobaczcie, on ma bardzo dużo HP, ale za to ma bardzo malutko siły, więc on nawet Magowi bije no tyle co nic, można by powiedzieć, więc i Maguś mu tutaj sporo zrobił. No i myślę, że Kunegunda 6,7 tu skipniemy, okej, okay, ona mu za dużo nie zrobiła, więc zobaczmy, jak to wyglądało z naszej strony. No on tam, no on nam tu praktycznie nic nie bije, to jest właśnie znowu tak skonstruowane, że on bazuje na swojej dużej ilości HP, no bo niestety obrażeń to nie ma za wiele. Zobaczmy, 3, 4, 5,
sześć osób teraz. No troszkę mu tu jednak musimy powbijać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, to jeszcze nie jest rozpędzenie. To też nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i teraz chyba, a nie, jeszcze nie na hita. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, no tutaj zaczęły jakieś w ogóle hity lecieć po 600 milionów HP, więc no tak to po prostu wyglądało. To trochę go tu podziubaliśmy ledwo, bo ledwo, ale udało się go pokonać. Lecimy dalej. Infernusy. Barbar nie zrobił za dużo. Maguś powiedzmy, że coś tam hitnął. No i Kunegunda również nie za dużo. Zobaczmy, jak my tutaj wyglądaliśmy. One już biją dość sporo, no bo tej siły mają jednak więcej. 3, 4, nie, chyba się pogubiłem. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, no również, no około 10 ciosów. No i te Infernusy pokonane. No pięknie, pięknie ten Berserk sobie radzi. Teraz mamy Bestyjkę, Bellę, zobaczmy. No Barbar nawet tu sporo zrobił. Maguś, o, Maguś nawet na hita nie spadł. Co ciekawe, Maguś też sporo. Tu Kunegunda też kryta machnęła. Nawet 2 kryty, 100 milionów. O, nawet 3 kryty, dobra, to wcale nie miała tak dużo obrażeń ta Bestyjka, Bella. Myślałem, że więcej. No i my tutaj, wiadomo, dobicie. To raczej problemów większych z tym nie było. Dobra, Barbar tu, no, coś tam zrobił. Maguś też, powiedzmy, że coś tam, ale nie za dużo. Kunegunda jakiś krytyk, ale też dość szybko spadła. No i teraz my dostaliśmy tu ciosa, no ale również, no, jakieś tam dosłownie 5 osób. No tutaj to nawet nie trzeba się jakoś bardzo rozpędzać tym berserkiem na właśnie magów i tak to wygląda. Dobra, Barbar prawie nic nie zrobił, Maguś też prawie nic. No i tutaj, o, i zobaczcie, i Kunegunda również prawie nic. Ile my tutaj hitów z rzędu zrobiliśmy na tego Petera? Bardzo dużo. Cały HP mu zbiliśmy, teraz to policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dziesięć. Okej, no czyli tak jak mówię, mniej więcej 10 hitów z rzędu wystarcza, żeby większość tych lochów pokonywać. On tam jeszcze nawet jeden zablokował. Teraz mamy tego, no tutaj, no, Maguś powiedzmy, że zrobił, co miał zrobić. Kunegunda nic nie zrobiła, no i my teraz, no, no, trzy hity, trzy dosłownie krytyczne hity. To co mówiłem, że to jest zwiadowca, więc on te buły przyjmuje na twarz bardzo mocne, więc nie było z nim większych problemów. Teraz tak, tutaj temu magowi, o, Maguś zrobił dość sporo. Kunegunda również tam kryta od siebie dodała. No i my tutaj dwa ciosy, no on ma bardzo malutko HP, ale za to no bije potężnie, nie? Więc się udało, no i zobaczmy tego obrońcę. Tu Barbar nie zrobił za wiele. Maguś, no powiedzmy, że 240 milionów, więc dość dużo. 850, no i Kunegunda zabrała 70 milionów, więc nie za dużo. Także głównie tutaj mimo wszystko się skupiliśmy na tym, żebyśmy my go dobili. No i udało się, też jakichś tam bardzo dużych serii z tego co widzę nie robiliśmy. Tutaj 3 ciosy, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, tu 4 ciosy znowu, tutaj jeden cios, no i tutaj raz, dwa, trzy. Okej, więc też jakieś tam bardzo, bardzo dużej serii nie zrobiliśmy. No i na sam koniec niepalna, dzięki której zdobyliśmy osiągnięcie, żeby ukończyć Hemoridor. Barbar zrobił fajną ilość obrażeń, Maguś w sumie również zrobił fajną. No i teraz, no, Kunegunda 50 milionów plus minus, czyli nie za wiele. No i my, dosłownie, dokładnie tak jak to wygląda walka ze zwiadowcą. Nie ma jakoś dużo pancerza, więc te hity w niego wchodzą soczyste. Trzy dosłownie wystarczyły i udało się ją pokonać, tą niepalną. Także tak to wyglądało. Dobra, to by było na tyle. Bardzo długi odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Przypominam, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. No i progresik został zrobiony ogromny. No i myślę, że jak nagramy sobie odcinek za jakiś miesiąc albo dwa z tego berserka, no to już tutaj szkała magii będzie na 100% zamknięta. No i na pewno ten Hemoridor, myślę, że kilka przeciwników ruszymy. Jak nie zamkniemy, to na pewno z dwóch, trzech. No bo jednakże dzisiaj nie udało nam się tej armii pokonać, to aż się sam w sumie zdziwiłem. To by było na tyle. Ja wam dziękuję jeszcze raz za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!